Zupełnie nie cieszymy, bo tak trzymacie nas. Świetny mecz dzisiaj. Powiedz, przy tej bramce niewiele miałeś do powiedzenia. Tam był rykoszet jeszcze, tak? No tak, tam był rykoszet. Z mojej perspektywy piłka leciała w długi słupek bardziej, ale Crespi mi ją troszkę podbił i ona wleciała mi bardziej w środek bramki. Ale już przerzuciłem cały balans na tam, gdzie był pierwotny strzał, no i nie dałem rady już nawrócić. Mimo to zwycięstwo to takie dobre. Piękne zwycięstwo po ogromnej walce, charakterze, pokazaniu i też piłkarsko fajnie wyglądaliśmy. Mieliśmy pomysł na Jagiellonię, okej, optycznie oni przeważali i to było na pewno widać, to bez dwóch zdań, ale to chyba my mieliśmy więcej tych groźnych sytuacji i mogliśmy ten mecz zamknąć nawet wcześniej. Szkoda, że na Lemu nie wpadła ta piłka. No szkoda, bo to bramka z 75 metrów, przy 70 to coś fajnego zawsze. Ale tak jak mówię, chyba Sierania nie zjadł, bo mocniej kopnął, to by wpadło. Myślisz, że można go uznać zawodnikiem meczu dzisiaj? Myślę, że na pewno był wyróżniającą się osobą, ale chyba 11 zawodników meczu i plus ławka dzisiaj była i tak okej, możemy wyróżniać go, bo zagrał super zawody. Ale gdyby nie poświęcenie w obronie całej drużyny, to byśmy tego meczu i tak nie wygrali. Właśnie jak się grało, bo Jafał Janicki wypadł, Crispin z Szalą, czyli młoda taka powiedzmy na linii obrony. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Młoda linia, ale jak najbardziej podołała. Jeden z lepszych duetów ofensywnych Pululu i Mastrz. No dzisiaj sobie za bardzo chyba nie pograli z mojej perspektywy i świetnie ich tam uciszali. No, co można więcej chcieć? No, zagrali bardzo dobry mecz. Dzięki.